Witam, tutaj Serit, na prośbę użytkownika Creepy. Dziś powiemy sobie o Takedzie Takahashi, czyli synu Kenshiego. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na wstępie przepraszam za mój głos, ale troszeczkę się przeziębiłem i co chwila pociągam nosem albo kicham, także będą lekkie przerwy w nagraniach. W sensie, nie w filmach, tylko po prostu nagranie głosowe, na przykład przeczytam jedno zdanie i będę po prostu jakby się zacinał. Także przepraszam za to, ale tak będzie do momentu, kiedy nie wyzdrowieję. Takidę możemy rozpoznać przez charakterystyczne ciemne włosy, brązowe oczy oraz to, że ma azjatyckie korzenie. W swojej młodości Takida nosi zwyczajne ubrania. W okresie nauki u Hanzo Hasashiego przywdziewał strój ninja, wraszył tymi opaskami na głowie, symbolizującym jego przynależność do klanu Shirairi. Gdy dorósł, przywdział pancerz o głównie metalicznym srebrnym kolorze z akcentami żółto-pomarańczowymi na nogach i dłoniach. Zachował charakterystyczny opasek, który stał się symbolem jego związku z klanem Shirairi-ryu. Jego zmodyfikowane rękawice były wyposażone w ostrzowe biczowate liny, którymi doskonale władał podczas walki. Jego alternatywny strój Takida adaptował sobie tradycyjny mundur klanu Shirairi-ryu, podobny do tego, który nosi Skorpion, ozdobiony charakterystycznym żółtym kolorem klanu. Takida Takahashi zadebiutował jako grywalna postać w grze Mortal Kombat X. Jego pojawienie się w grze pozwoliło graczom poznać jego unikalny styl walki, łącząc umiejętności telekinetyczne ojca z technikami, które opanował od swojego mentora, Skorpiona. Dzięki swoim mieczom zasilanym plazmą oraz zabójczym biczom, Takida stał się niezwykle potężnym przeciwnikiem w turnieju Mortal Kombat. Od czasu Mortal Kombat X, Takida nie pojawił się jako grywalna postać w kolejnych głównych częściach serii. Niemniej jednak dokonał cameo w niektórych zakończeniach postaci w grze Mortal Kombat 11, co dodatkowo podkreśliło jego istotność i wpływ na fabułę Mortal Kombat. Jako postać ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród fanów, wielu entuzjastów liczy na powrót Takidy w przyszłych odsłonach serii Mortal Kombat, aby kontynuować jego dziedzictwo jako zdolnego i fascynującego wojownika. Takida Takahashi, syn legendarnego wojownika Kenshiego, urodził się w tajemnicy jako rezultat miłości i tragicznej utraty. Jego matka była enigmatyczną kobietą o imieniu Suchin, którą Kenshi spotkał podczas swoich podróży. Choć zakochali się w sobie, los okazał się okrutny. Gdy Suchin zmarła, pozostawiając ze sobą małego Takidę, Kenshi dowiedział się o istnieniu syna dopiero po jej śmierci, był zaskoczony ojcostwem. Zdecydował się oddać Takidę pod opiekę Hanzo Hasashiego, czyli Skorpiona, który miał go wychować i nauczyć sztuk walki. Takida dorastał pod surowym okiem Hanzo, trenując w odosobieniu bez kontaktu z ojcem przez długi, długi czas. Po zakończeniu intensywnego treningu u Hanzo, Takida spotyka się w końcu ze swoim ojcem, a Kenshi wyzna mu prawdę o jego pochodzeniu. Choć początkowo relacje między nimi były skomplikowane, wspólna praca w siłach specjalnych Johnny'ego Cage'a zaczęła budować więź między ojcem a synem. Partnerstwo wojowników przyniosło nie tylko skuteczność w walce, ale także wzajemne zrozumienie i szacunek. One who's proud of you. A Chujin in record time. You knew he was coming? You said nothing? Knowing this would be your reaction, yes. Takida, your father is not your enemy. 10 years. No visits. Nothing. You abandoned me. I did not abandon you. I was 8. My mother had just died. Now you come back? Think you can jump right in as a proud dad? Son, I... To hell with you. Po pokonaniu Shinnoka i przywróceniu równowagi w świecie Mortal Kombat, Takida postanawia wyruszyć na osobistą misję sprawiedliwości. Pragnie dowiedzieć się prawdy o zabójstwie matki i odnaleźć odpowiedzialnego za ten czyn. Razem z ojcem, zaopatrzeni w zaawansowaną technologię sił specjalnych, podejmują niebezpieczną wyprawę, aby ścigać morderców Suji. Ich poszukiwania prowadzą ich do tajemniczego klanu Czerwonego Smoka, gdzie czekają na nich groźni przeciwnicy i trudne wyzwania. Przez zwyciężenie z wewnętrznych demonów, mimo ojednania z ojcem i sukcesów jako wojownik, Takida wciąż musi stawić czoła własnym wewnętrznym demonom.
Przeszłość, traumy i straty, zwłaszcza utrata matki, pozostawiły w nim ślady, z którymi musi się zmierzyć. Takida uczy się akceptować swoje emocje i lęki, aby stać się jeszcze silniejszym i bardziej dojrzałym wojownikiem. Podczas swojej podróży Takida odkrywa tajemnice rodziny Takahashi i historię klanu Shirai-Ryu. Poznaje losy swoich przodków i dziedzictwo, które kształtowało go jako wojownika. Te odkrycia są kluczem do zrozumienia samego siebie i swojego miejsca. Pod opieką Hanzo i współpracując z ojcem, Takida stale doskonali swoje umiejętności bojowe. Jego walka z przeciwnikami staje się płynna i precyzyjna. Wykorzystuje swoje ostrza z gracją i skutecznością, czerpiąc inspirację zarówno z Kenshiego, jak i Skorpiona. Posiada zdolność telekinezy, która pozwala mu manipulować jego plazmowymi mieczami i czytać umysły swoich przeciwników, przewidując ich ruchy. Takida jako jedyny potomek Kenshiego odczuwa odpowiedzialność za kontynuowanie rodzinnego dziedzictwa. Jego miłość do matki i chęć odwetu za jej śmierć napędzają go do walki o sprawiedliwość. Jego relacje z ojcem i przyjaciółmi uczyniły go nie tylko wyjątkowym wojownikiem, ale również wzorem dla innych. W końcu Takida i Kenshi stają naprzeciwko członków klanu Czerwonego Smoka, którzy są odpowiedzialni za śmierć Tsuchin. Walka jest zacięta, a przeciwnicy nie odpuszczają. Takida wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby doprowadzić sprawiedliwość i pomścić matkę. Jednak prawdziwa próba dopiero nadejdzie, gdy odkryje prawdę o mordercy i jego prawdziwych motywach. Rozdział 9. Rozterki i pojednanie. Po zakończeniu misji odwetu Takida musi zmierzyć się z własnymi rozterkami i traumami. Jego wewnętrzna walka jest równie trudna co zewnętrzna. Jednak dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół udaje mu się pojednać z przeszłością i patrzeć w przyszłość z nadzieją. Staje się nie tylko bohaterem, ale także człowiekiem, który zrozumiał, że walka to nie tylko walka fizyczna, ale także walka ze swoimi słabościami i lękami.